Lata swojej młodości mają już za sobą, ale wciąż bije od nich niebywała radość życia. Członkowie klubu seniora, bo o nich mowa, kolejny już raz obchodzili swój dzień. Miejscem świętowania był środowiskowy dom kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Klub seniora działa w Tarnobrzegu już od 44 lat. Jest to miejsce, w którym starsi ludzie mogą aktywnie i miło spędzać wolny czas przez cały rok. Spotykają się co drugi czwartek i są to zawsze czwartki wypełnione rozmową, tańcem i śpiewem. Seniorzy je uwielbiają. Podejrzewam, że jesteśmy najstarszym klubem seniora w Tarnobrzegu. W przyszłym roku będziemy obchodzić 45-lecie klubu, istnienia klubu, więc myślę, jeśli jest, to chwała im za tą ciężką pracę, za tą chęć spotykania się, za chęć bycia razem dla ludzi w tym wieku, kiedy już są na emeryturze. Istnienie takich klubów jest bardzo ważnym. Oni tutaj się spotykają z osobami równymi wiekiem sobie. Wspólnie wymieniają swoje doświadczenia, dzielą się nowościami, przeżywają swoje złe i dobre chwile. Trochę śpiewają, trochę czytają, grają w karty, grają w szachy, dzielą się różnymi doświadczeniami działkowymi i takimi prywatnymi z życia prywatnego. Także chwała mi za to, że jeszcze chcą. Ja tu do klubu seniora już chodzę ponad 6 lat. Jest to dla mnie odskocznia. Ja co 2 tygodnie to ja liczę, już zaznaczam w kalendarzu, kiedy będzie następny dzień. Bardzo tu lubię przyjść, zrobić, pomóc. Jest to moje hobby. Dzień seniora to dla członków klubu wyjątkowe święto. Zawsze z tej okazji spotykają się, aby w miłej i rodzinnej wręcz atmosferze cieszyć się swoim towarzystwem. Czekają. Nieraz na mieście słyszę: Tadeusz, kiedy to będzie? A no, te długie posty, adwenty, to też dla nich są takie niby odpoczynkiem, ale czekaniem na dobrą zabawę. Dzięki władzom spółdzielni mamy to udostępnione i no, nie płacimy nic i cieszymy się, że spółdzielnia na to udostępnia. W trakcie spotkania, jak co roku zresztą, goście mogli obejrzeć przedstawienie teatralno-wokalne przygotowane przez Klub Seniora. Nie wiem, jak wyszło, ale ja jestem zadowolona, że w ogóle występujemy, że przyjdziemy na próbę, spotkamy się kilka razy przed występem. Także to jest bardzo dla mnie miłe i bardzo to lubię. Przygotowujemy dla tych ludzi samotnych, seniorów. Jak oni nas odbierają, to widziałeś się, panie, jak. W każdym razie my też się cieszymy z tego, że oni są zadowoleni. Po części artystycznej kierownik Środowiskowego Domu Kultury Krystyna Woźniak oraz zastępca prezesa Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do spraw ekonomicznych Krzysztof Jabłoński złożyli wszystkim zebranym gościom najserdeczniejsze życzenia. Chciałem Wam w imieniu zarządu spółdzielni, Rady Nadzorczej, członków spółdzielni złożyć gorące życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, bo to najważniejsze. No i żebyśmy utrzymywali ten pierwszy wynik wśród kobiet w Polsce, najdłużej żyjących i czwarty wśród mężczyzn. Także życzę dużo zdrowia, tej pogody, ducha, bo chyba to najważniejsze, że ludzie z Tarnobrzegu się potrafią bawić, tak zresztą jak widać. I dlatego ta średnia jest taka wysoka. Wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia. Następnie seniorzy rozpoczęli zabawę, którą tak bardzo lubią. Do tańca przygrywał im zespół Efekt i Przyjaciele. Oczywiście, że lubią się bawić, lubią śpiewać, lubią się bawić. Taniec traktują jako następne lekarstwo na wszystkie swoje dolegliwości. Nieraz przychodzą i mówią: pani Krysiu, bo lekarz kazał mi tańczyć. Tak, proszę państwa, bo jeśli bolą stawy, bolą kości, co nam pomoże, jeśli nie ruch? A taniec to najlepszy ruch na świecie. Członkowie klubu seniora wciąż mają niespotykaną radość życia, której pozazdrościć im mogą kolejne pokolenia.